Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałbym Wam pokazać porównanie statystyk z moich kanałów YouTube oraz klasycznych stron internetowych. Jak na razie filmy wideo mają dużo większy potencjał i są chętniej oglądane niż witryny tradycyjne. Na początek weźmy mój kanał o Wrocławiu. Widzimy około 13 tysięcy wejść przez ostatni miesiąc i uczciwie powiem, że witryna mój Wrocław i Dolny Śląsk przy około 300 podstronach nie ma więcej niż 100 wejść dziennie, a często dużo mniej. Weźmy teraz na tapetę kanał tematyczny Lekarz Medycyny Pracy. Około 23 tysiące wejść na miesiąc. Jest to zdecydowanie więcej zaledwie po kilku miesiącach istnienia niż na mojej ponad 3-letniej stronie lekarzpracy.pl, którą później zademonstruję. Przechodzimy na Google Analytics. No i widać roczny przyrost odwiedzających. Największy oczywiście na stronach z dużą ilością treści lub zupełnie nowych. No, badania na prawo jazdy wrocław.com około 600 podstron. No i prawo jazdy od 16 latkom powstała w grudniu 2009, stąd też te dziwne, fenomenalne wyniki. Dalej rzut oka na statystyki. Stosunkowo duży wskaźnik odbicia, świadczący o tym, że ludzie dużo szukają, a jak już raz coś znajdą, to mało czytają. Także warto się streszczać. No, sobie tak przeglądamy różne moje stronki. Ta jest taka dosyć ciekawa, symulator i daltonizm. Wirtualne symulatory. No i tutaj widzimy wyraźny spadek ruchu na stronach typowo sprzedażowych i ofertowych, pomimo że są najstarsze i najlepiej podlinkowane. Czyli pamiętamy, content is king. Druga strona sprzedażowa kraśnicki.com.pl, również wyraźny spadek ruchu. Reasumując, ludzie wolą wideo od stron tradycyjnych i chociaż to nie sprzedaż czegoś bezpośrednio czy reklama jest naszym celem pierwotnym na filmach, to jednak jest to wspaniałe narzędzie do zdobywania zaufania klienta i stania się jakimś autorytetem, a docelowo do marketingu. W moim przypadku jest to skierowanie pacjenta na wczoraj czegoś potrzebującego do przychodni medycyny pracy. Celowe jest również wklejanie filmów na strony www, co może polepszyć oglądalność zarówno wideo, jak i zainteresowanie wideo witryną, w tym głównie, i dla ludzi, i w oczach Google. Na tym kończę i zachęcam do komentarzy na moim blogu videomarketing.pl.